Dzień dobry. W ostatnich latach bardzo wiele mówi się i bardzo wiele badań przede wszystkim prowadzi się. Takich, które są związane z, albo z biologią syntetyczną, albo właśnie takich, które dotyczą nowych, nowych sposobów na uzyskiwanie żywności. Ja muszę przyznać, że być może niektórzy z Państwa będą trochę zawiedzeni, ponieważ mój wykład będzie głównie dotyczył mięśni, a trochę mniej będzie dotyczył fast foodów i, i im podobnych. Ale. Pierwszy hamburger, nazwijmy go hamburgerem z probówki, już powstał i został zjedzony w 2013 roku. Zjadły go chyba trzy osoby, o ile dobrze mi wiadomo. Jego pomysłodawca, czyli dr Mark Post, i jeszcze inni badacze. Obecni przy tym byli rozliczni dziennikarze, a także widzowie telewizji. Ten hamburger wyglądał dokładnie, dokładnie tak. Czyli w sumie. Nie najgorzej. O tym, jak smakował, powiemy sobie jeszcze, jeszcze trochę później. I co to jest ten hamburger, hamburger z probówki? Wołowina, która jest potrzebna do zrobienia hamburgera, w tym przypadku została uzyskana z komórek, które zostały pobrane bezboleśnie od krowy. Została pobrana biopsja, oczywiście przy znieczuleniu, więc zwierzę nie cierpiało ani trochę. Przy pobieraniu fragmentu, fragmentu mięśnia. Następnie naukowcy hodowali komórki tak, aby uzyskać ich bardzo, bardzo dużo, i uzyskali strukturę, która przypominała tkankę mięśniową. Ja będę mówiła, że struktura ta przypominała tkankę mięśniową, dlatego że, no cóż, pomimo że dr Mark Post twierdzi, twierdzi że uzyskał mięsień, moim zdaniem to jest tylko coś, co mięsień przypominało. Um, o Marku Poście już parę słów powiedziałam. I teraz, czy możliwe, jest, czy możliwe jest uzyskanie mięsa i hamburgera z probówki? Przede wszystkim, chyba najtrudniejsze w całym uzyskiwaniu takiego, takiego kotleta jest jego koszt. Jak widzicie Państwo, to ponad milion złotych. To jest ogromna, ogromna kwota na hamburgera, który ważył niecałe 100 gramów. Więc naprawdę, naprawdę niewiele. To nie jest, to nie jest standardowa nawet wielkość, wielkość hamburgera. I myślę, że ci z Państwa, którzy przyszli tutaj posłuchać o mięsie z probówki, bo, no czy, cóż, nie oszukujmy się, nie będzie to wykład dla wegetarian ani dla wegan. Dużo będziemy mówić o mięsie, mięśniach, regeneracji, uszkodzeniach i tym podobnych, i tym podobnych rzeczach. Będziemy mówić tak naprawdę o tym... Jak przebiegały badania nad, nad mięśniami, nad regeneracją mięśni, będą również podstawy budowy mięśni szkieletowych, techniki uzyskiwania i hodowli komórek, z których powstają mięśnie i które służą do regeneracji i naprawy tkanki mięśniowej. No i oczywiście główny temat, czyli jak uzyskać mięso in vitro i potem podyskutujemy sobie na samym końcu, czy mięso z probówki może być smaczne i czy ktoś z Państwa zdecydowałby się na spróbowanie takiego, e, takiego produktu. No więc jak uzyskać karkówkę, polędwicę i mostek? To dosyć chyba... Skomplikowane, chociaż, no cóż, mięśnie to mięśnie. Wydawałoby się, że zawsze jest to to samo, a jednak z jakiegoś powodu niektóre potrawy przyrządzamy z karkówki, inne przyrządzamy z polędwicy, a jeszcze inne z jakichś innych elementów ciała zwierzęcia. No ale mięśnie, więc zacznijmy od mięśni. Pierwsze badania. Bardzo pięknie opisane i zilustrowane, które dotyczą mięśni szkieletowych i zdolności do naprawy, do regeneracji ich budowy. Pochodzą z bardzo, bardzo dawna. Widzicie państwo w 1864 roku opisano uszkodzone mięśnie w duże brzusznym. Oczywiście większość tych prac jest w języku niemieckim, który jest mi całkowicie obcy, więc niestety nie przetłumaczę państwu, co autorzy tych świetnych dzieł e, mieli na myśli. Na szczęście w kolejnych latach pojawiały się kolejne prace. W 1867 roku opisano regenerację uszkodzonych mięśni. Oczywiście bardzo pięknie zilustrowaną. Tutaj widzicie Państwo, autorzy tych prac posługiwali się jeszcze naprawdę bardzo prostymi technikami histologicznymi, które pozwalały im na dokonanie obserwacji, które, które opisywali. Więc naprawdę należy podziwiać również zdolności do odtwarzania tego, co widać pod mikroskopem, za pomocą tych fantastycznych rysunków. Widzicie Państwo tutaj przekrój, przez, przekrój poprzeczny przez fragment mięśnia szkieletowego, a tutaj włókna mięśniowe i wyobrażenie wybiera o tym, jak przebiega regeneracja mięśni. W 1961 roku dokonano moim zdaniem najważniejszego odkrycia dotyczącego mięśni szkieletowych. Czyli w dwóch niezależnie opublikowanych pracach, w pierwszej Mauro, w drugiej Katz, opisali to, że w mięśniach szkieletowych znajdują się komórki satelitowe. Oni prowadzili swoje prace na żabach. W kolejnych latach udowodniono, że to właśnie komórki satelitowe są odpowiedzialne za wzrost i regenerację mięśni po urodzeniu. To właśnie te komórki odpowiadają na sygnały, które wynikają z uszkodzenia na przykład mięśnia albo są to nie wiem hormony wydzielane przez różne przez różne narządy, które indukują proces wzrostu, czy rozpoczynają proces wzrostu mięśnia. Widzicie Państwo, również te prace były bardzo pięknie ilustrowane zdjęciami z mikroskopu elektronowego. Więc moim zdaniem są trzy takie najważniejsze. Odkrycia wśród rozlicznych, wśród rozlicznych, które, które zostały dokonane trzy najważniejsze odkrycia, jeśli chodzi o badania nad mięśniami. W 1863 roku po raz pierwszy eksperymentalnie uszkodzono mięśnie szkieletowe po to, aby obserwować proces naprawy takich mięśni. Następnie w 1961 roku wspomniane już przeze mnie komórki satelitowe. To są kluczowe komórki dla prawidłowego funkcjonowania mięśni szkieletowych i to, że tak bardzo szybko tracimy większość populacji tych komórek, sprawia również, że nasze mięśnie się starzeją. I 1978 to po raz pierwszy dokonana transplantacja komórek satelitowych do uszkodzonych mięśni po to aby sprawdzić czy mogą wspomagać regenerację. Okazało się niestety, że nie jest to najlepszy sposób na naprawę mięśni, dlatego że komórki takie po transplantacji w większości obumierają, czyli przechodzą apoptozę oraz mają bardzo niewielkie zdolności do tego, aby migrować w uszkodzonym mięśniu, co przy rozległych obszarach uszkodzenia jest bardzo bardzo Ważne. No ale wróćmy, wróćmy do hamburgerów. Żeby wiedzieć, jak zrobić hamburgera, trzeba wiedzieć, jak jest zbudowany mięsień szkieletowy. Więc, tylko w bardzo wielkim skrócie opowiem Państwu na temat tego, jak zbudowany jest mięsień szkieletowy. Przede wszystkim, mięsień szkieletowy jest zbudowany z włókien mięśniowych. Włókna mięśniowe, na włókna mięśniowe składają się miofibryle. Włókna mięśniowe to są takie syncytia komórkowe, czyli jest to komórka, która ma bardzo wiele jąder komórkowych. Nie każdy zgadza się z tym, że można nazywać ją wtedy komórką. Więc włókna mięśniowe są bardzo długie, mają wiele jąder komórkowych, które są położone. Tuż pod błoną komórkową włókna mięśniowego. Wszystko, co ma związek z mięśniami ma, e, zaczyna się od sarko, czyli błona komórkowa włókna mięśniowego to sarkolemma. A cytoplazma włókna mięśniowego to sarkoplazma i tak dalej, i tak dalej. Natomiast e, z włóknami mięśniowymi związane są komórki satelitowe. To są te komórki, o których już Państwu e, tyle opowiedziałam. One są położone pomiędzy błoną komórkową, czyli sarkolemmą włókna mięśniowego, a błoną podstawną włókna mięśniowego, czyli znajdują się w takiej kanapce z błon, nazwijmy to w dużym też telegraficznym skrócie, dlatego że błona podstawna to nie jest tak naprawdę błona, tylko warstwa białek, no ale to już szczegóły. Wiązka włókien mięśniowych jest otoczona oczywiście tkanką, tkanką łączną, czyli śródmięsną. E, znajduje się również w mięśniu mięsna Cały mięsień otacza omięsna. E, mięśnie są przyczepione do, e, przyczepione do kości e, za pomocą ścięgien. I nie należy, czy też nie można w ogóle pominąć tego, że w mięśniach szkieletowych znajduje się również e, krew. Są tam naczynia krwionośne, które muszą doprowadzać odpowiednie składniki dla funkcjonowania mięśni. Znajduje się tam również tkanka nerwowa, czyli neurony, które indukują ruch mięśni. No i oczywiście te wszystkie ścięgna, błony i tym podobne rzeczy są zbudowane z tkanki łącznej. Także mamy tam kilka tkanek, nie tylko tkankę mięśniową. Jeżeli Spojrzymy na, na zdjęcia pochodzące z mikroskopu skaningowego. Widzicie Państwo, jak piękna i skomplikowana jest struktura mięśni szkieletowych. Bardzo ładnie widoczne jest również prążkowanie tej tkanki. To prążkowanie wynika z tego, jak ułożone są białka, które odpowiadają za skurcz mięśni. One są takim przesunięciem, czy aktyna i miozyna, które budują, które budują sarkomer, są ułożone z przesunięciem, także mm, możemy zaobserwować, nakładają się w niektórych miejscach, także możemy zaobserwować prążkowanie mięśni szkieletowych. To odróżnia, między innymi to odróżnia tą tkankę od innych tkanek mięśniowych. Tutaj wspomniane już przeze mnie różne tkanki, które można znaleźć w mięśniu szkieletowym. Warto to wiedzieć, jak chcemy przygotować hamburgera, dlatego że no nie składa się on tylko i wyłącznie z czystych włókien mięśniowych, prawda? Nikt nie izoluje włókien mięśniowych z mięśnia krowy, po to, aby uzyskać mięso na, na kotleta. W związku z tym Wydaje mi się, że trzeba zapamiętać również to, że w hamburgerze znajdują się też inne tkanki. I tutaj schemat e, włókna mięśniowego, który posłuży nam e, w następnych e, częściach wykładu do e, omawiania przebiegu regeneracji. Tak? Włókno mięśniowe ma wiele jąder komórkowych. Które są położone tuż pod błoną komórkową. Włókno mięśniowe jest nieaktywne mitotycznie, czyli jeżeli ulegnie uszkodzeniu, to nie może się później podzielić, czyli nie może wejść, nie może rozpocząć cyklu komórkowego i nie powstaną z niego nigdy dwie, cztery i tak dalej komórki. Włókno mięśniowe jest otoczone sarkolemmą. Pomiędzy sarkolemą a błoną podstawną znajdują się komórki satelitowe. I e, to jest wyizolowane przeze mnie włókno mięśniowe z mięśnia szkieletowego myszy, tak, by pozostały przy nim e, również komórki i tutaj widzicie państwo. Prawdopodobnie jest to komórka satelitowa. Nie możemy tego na podstawie tego zdjęcia stwierdzić na pewno, dlatego że aby e, Określić, czy to jest komórka satelitowa, czy jakiś fibroblast, czy jakiś makrofag, czy inna komórka, która e, może występować w mięśniu szkieletowym, należałoby zastosować jakieś znakowanie, tak aby wykryć markery, które są charakterystyczne właśnie dla komórek satelitowych. Dla komórek satelitowych charakterystycznym czynnikiem, który występuje w ich jądrze komórkowym, jest czynnik transkrypcyjny PAX-7, ale o tym jeszcze. No właściwie możemy od razu powiedzieć, tak? Komórki satelitowe można wyizolować z mięśni szkieletowych. To jest dosyć prosta w sumie procedura, chociaż nie aż tak bardzo wydajna. Aby pobrać komórki satelitowe, które jak wiecie, już odpowiadają za regenerację, za wzrost mięśni szkieletowych, trzeba mieć fragment mięśnia i trzeba go pociąć, czyli mechanicznie. Rozdrobnić, następnie zastosować enzymy, które będą uwalniały komórki satelitowe z włókien mięśniowych. Takimi najczęściej stosowanymi enzymami jest, są kolagenaza, trypsyna i proteaza, ale powiedzmy, że zanim zaczniecie państwo izolować te komórki, to jeszcze pewnie trochę, trochę czasu minie. Takie wyizolowane z mięśni szkieletowych komórki można przenieść do Naczynia hodowlanego, może to być szalka, może to być butelka. Te naczynia hodowlane są ze specjalnego plastiku, który ułatwia komórkom przyczepianie się do tego plastiku, przyleganie do podłoża. Po kilku dniach hodowli. Widoczne jest, widoczne jest to, że te komórki intensywnie się dzielą. Mówimy, że one intensywnie proliferują. Jest ich jest ich coraz więcej. Tutaj widzicie Państwo, niektóre komórki są takie wydłużone, a niektóre są okrągłe. Te, które są wydłużone, mają taki wrzecionowaty kształt, to są mioblasty już, to są takie komórki, które rozpoczęły proces różnicowania. Komórki satelitowe po wyizolowaniu z włókien mięśniowych ulegają aktywacji. One normalnie w mięśniu, kiedy mięsień nie jest uszkodzony, mówimy o tym, że są w stanie uśpienia, czyli nie dzielą się. Dopiero kiedy uzyskają jakieś sygnały, które będą kierowały je na ścieżkę aktywacji, dopiero wtedy rozpoczynają podziały i różnicowanie. Tak, czyli mamy około powiedzmy piątego dnia po przeniesieniu komórek satelitowych do naczynia hodowlanego mamy intensywną proliferację, intensywne podziały komórek, rozpoczyna się proces różnicowania. Ten proces różnicowania jest regulowany przez za pomocą wspomnianych przeze mnie wcześniej czynników transkrypcyjnych. Te czynniki transkrypcyjne to są takie Białka, takie czynniki, które mogą aktywować ekspresję określonych genów. Czyli mogą na przykład sprawić, że rozpocznie się ekspresja genu, który koduje miozyny, koduje jakieś białka, które są potrzebne do tego, aby zbudować aparat kurczliwy mięśnia. I takimi pierwszymi czynnikami, które odpowiadają za e, różnicowanie e, mioblastów, komórek satelitowych, są czynniki transkrypcyjne miode i myf5. E, należą do rodziny mięśniowych czynników regulatorowych, ale to już dla wielbicieli powiedzmy mięśni szkieletowych. Kolejne etapy różnicowania, czyli fuzja. Fuzja, czyli łączenie się mioblastów w e, takie wielojądrowe Syncytia, które na początku nazywamy miotubami, jest regulowana przez inny czynnik transkrypcyjny, czyli przez miogeninę. Czyli in vitro możemy obserwować wstępne, czy też pierwsze etapy różnicowania komórek, które zachodzą w trakcie wzrostu i w trakcie regeneracji mięśni szkieletowych. Do tej pory nikomu nie udało się uzyskać prawdziwych, dużych, dojrzałych włókien mięśniowych. Nawet markowi, Postowi, który twierdzi, że tak zrobił, ale nie zaprezentował takich wyników, które przekonałyby kogokolwiek do tego, że ma na szalce włókna mięśniowe. Moim zdaniem, Mark Post uzyskał miotuby, czyli wielojądrowe syncytia, które są zdolne na szalce do spontanicznych skurczów, co wygląda naprawdę fantastycznie, ale nie udało mi się nigdy tego porządnie sfilmować, więc nie mogę tego Państwu zaprezentować. Żeby. E, Chodowla komórek in vitro trochę bardziej przypominała to co, dzieje się w, to, co dzieje się w organizmie. Stosujemy różne triki, stosujemy różne sztuczki, żeby te komórki miały możliwość zachowywania się tak, jak zachowują się w trakcie, w trakcie regeneracji. Tutaj chciałam Państwu tylko pokazać przez sekundę hodowlę komórek mioblastów już, pominimy komórki satelitowe, w takim żelu, który powstał takiej galaretce, która powstała z mieszaniny różnych białek, które wchodzą w skład macierzy zewnątrzkomórkowej, czyli takiej powiedzmy substancji, której komórki są zawieszone, czy też która, w którą, w której, z którą komórki mają kontakt w, w tkankach. Widzicie Państwo, że one zupełnie inaczej wyglądają, trochę inaczej różnicują, mają inną morfologię. Mówimy o tym, że mają inną morfologię, niż te, które obserwowaliście wcześniej te, które rosły na plastiku. Wynika to z tego, że komórki, które rosną na plastiku, są zmuszone do tego, aby rozpłaszczyć się, aby się rozciągnąć dużo bardziej niż te, które mogą swobodnie rosnąć w w wymiarze trzecim, tak, w 3D. Teraz jak przebiega regeneracja? Czyli jak przebiega proces naprawy? Naprawy uszkodzonych mięśni szkieletowych, w którym to, jak już wspomniałam Państwu, kluczową rolę pełnią właśnie komórki satelitowe. Więc przede wszystkim, aby zacząć mówić o regeneracji, musimy wrócić do tego, że mięśnie szkieletowe nie są identyczne. Właściwie każdy z mięśni obecnych w naszym ciele, w ciele krowy, nie wiem, świni, różni się trochę, różni się trochę od innych mięśni. Wynika to z tego, że mięśnie są. Zbudowane z różnych typów włókien mięśniowych. Większość z nich to mozaika dwóch rodzajów włókien mięśniowych, czyli szybko kurczących się i wolno kurczących się. Włókna mięśniowe wolno kurczące się um, mają powiedzmy, w swoim, w swoim aparacie kurczliwym. Wolną izoformę ciężkich łańcuchów miozyny, które odpowiadają za skurcz. Natomiast włókna szybko kurczące się, które tutaj na tym zdjęciu są widoczne jako trochę jaśniej, zabarwione i mają większą średnicę, to są takie, które mają szybką izoformę ciężkich łańcuchów miozyny. I teraz większość mięśni, jak już wspomniałam, to mozaika, ale są takie, które, które mają przewagę jednego z tych rodzajów włókien mięśniowych. I od tego, jaką, jakie włókna mięśniowe przeważają w danym mięśniu, zależy zdolność do naprawy po dużych uszkodzeniach. To, co tutaj Państwo widzicie, to jest przekrój poprzeczny przez mięsień brzuchaty, łydki myszy. To jest mięsień nieuszkodzony. Widać, że mamy włókna wolnokurczące się, włókna szybko kurczące się. Że jądra komórkowe to są tutaj te takie ciemne, granatowe bądź czarne kropki, są tuż pod sarkolemą, tak? nie są przemieszczone w żadne inne miejsce. Widoczne są niewielkie, bardzo niewielkie obszary tkanki łącznej, która się barwi tutaj na bardzo taki jasny, niebieski, albo wręcz nie barwi się wcale żadnym z tych barwników. Natomiast na tym zdjęciu mamy immunolokalizację, czyli lokalizację za pomocą przeciwciał szybkiej izoformy ciężkich łańcuchów miozyny w czerwonym kolorze. Na zielono laminina, czyli takie białko, które występuje w błonie podstawnej włókna mięśniowego, i na niebiesko jądra, jądra komórkowe. Teraz, co się dzieje, jak uszkodzimy mięsień szkieletowy? To jest uszkodzenie, które zostało wywołane eksperymentalnie pod znieczuleniem z, również z powiedzmy przecięciem nerwu, który unerwia dany mięsień, tak aby jeszcze dodatkowo zabezpieczyć zwierzę przed cierpieniem. Po uszkodzeniu włókna mięśniowego widzicie państwo, jak zmieniła się struktura tego mięśnia. To jest tak samo przekrój poprzeczny, jak na tym poprzednim zdjęciu, tylko w godzinę po uszkodzeniu, które polegało na zmiażdżeniu kleszczykami po kolei całej długości mięśnia brzuchatego. Całkowita zaburzo, całkowicie zaburzona struktura mięśnia, pojedyncze jądra komórkowe, czy też komórki widoczne tutaj zabarwione na ciemniejszy kolor. Takie uszkodzenie Mięśnia szkieletowego prowadzi przede wszystkim do uszkodzenia błon, błon włókien mięśniowych, do uszkodzenia błon, które budują retikulum endoplazmatyczne i powoduje to uwolnienie jonów wapnia. Jony wapnia, które są zgromadzone w takich specjalnych cysternach, aktywują kalpainy, czyli takie enzymy, które odpowiadają między innymi za degradację białek, Aktywacja kalpain prowadzi do degradacji białek mięśni. W drugim dniu od uszkodzenia widzicie Państwo postępujący proces degradacji uszkodzonych włókien mięśniowych. Cały czas mamy bardzo, bardzo zaburzoną strukturę mięśnia szkieletowego, widoczne jest jakby powolne powiedzmy rozpoczynanie się stanu zapalnego. Ponieważ w kolejnych dniach regeneracji do mięśnia bardzo licznie napływają komórki, w które należą do komórek układu odpornościowego, migrują do takiego uszkodzonego, migrują do uszkodzonego mięśnia szkieletowego i rozpoczynają proces przygotowania miejsca dla nowych włókien mięśniowych, czyli rozpoczynają degradację. Uszkodzonych włókien mięśniowych. Bardzo ładnie widoczne jest to na tym zdjęciu, gdzie w wielu miejscach widać już tylko sarkolemme właściwie i resztki włókna mięśniowego, które w, środku, które w środku mają bardzo liczne komórki, które właśnie jakby zjadają nazwijmy to tak w cudzysłowie zjadają włókno mięśniowe, które było wcześniej uszkodzone. W tym samym czasie pomału rozpoczyna się proces regeneracji. Rozpoczyna się proces rekonstrukcji uszkodzonego mięśnia. Czyli w kolejnych dniach, w piątym, szóstym, siódmym dniu regeneracji, mamy proces rekonstrukcji. Komórki satelitowe, które były w mięśniu, ulegają aktywacji, między innymi pod wpływem czynników, które były wydzielane przez komórki stanu zapalnego. Rozpoczynają intensywne podziały. Dzieje się coś takiego jak na szalce, jak obserwowaliśmy na zdjęciach z hodowli komórek z mięśni szkieletowych. Rozpoczyna się intensywny proces proliferacji, a następnie różnicowania i formowania miotub. Te miotuby w kolejnych dniach regeneracji zwiększają swoją średnicę. Mówimy o tym, że dojrzewają we włókna mięśniowe, które. W siódmym dniu regeneracji są już bardzo pięknie widoczne. Przypomnijcie sobie Państwo, jak ten mięsień wyglądał tuż po uszkodzeniu. W ciągu tygodnia mamy, no właściwie, no, może trochę mu brakuje, ale już nie aż tak bardzo dużo mu brakuje do tego, aby, aby pełnił zupełnie normalnie swoją funkcję. Bardzo widoczna różnica, którą od razu można zaobserwować, to to, że nowo utworzone włókna mięśniowe mają centralnie położone. Jądro komórkowe. Te jądra komórkowe w kolejnych dniach regeneracji będą migrowały pod sarkolemmę, pod błonę komórkową i w końcu mięsień będzie pełnił całkowicie normalnie swoją funkcję. Ale, tak jak już wspomniałam na początku, to zależy od tego, jaki to był mięsień. Jeżeli to był mięsień, który ma przewagę włókien szybko kurczących się to ten proces regeneracji przebiega fantastycznie. EDL to jest taki mięsień w naszej nodze, a on u szczura, u myszy jest dokładnie w tym samym miejscu, to jest taki mięsień z przodu, z przodu naszej nogi, który ma ponad 70% włókien szybko kurczących się i jeżeli go całkowicie nawet zmiażdżymy, tak, że właściwie każde włókno mięśniowe jest uszkodzone, to po... W 40 dniach regeneracji widzicie Państwo, że jego struktura jest naprawdę, naprawdę przyzwoita. Nie ma prawie wcale tkanki łącznej. Tu mamy przekrój przez naczynia i przez nerwy. To zupełnie normalne. Tak ten mięsień wygląda również, kiedy jest nieuszkodzony. Natomiast w przypadku takich mięśni, które mają zdecydowaną przewagę włókien wolno kurczących się, ten proces regeneracji przebiega niewydajnie. Czyli w trakcie, czy po uszkodzeniu, w trakcie tego, tych pierwszych etapów regeneracji zachodzi jakaś niedobra, jakiś niedobry proces, jakaś niedobra zmiana, która prowadzi do tego, że zamiast normalnej tkanki mięśniowej odtwarzana jest tkanka tłuszczowa albo tkanka łączna. Takie powstawanie tkanki łącznej w mięśniu szkieletowym zamiast włókien mięśniowych nazywamy fibrozą. I... Tak jak wspomniałam, zależy to od tego, jaki rodzaj włókien mięśniowych buduje dany mięsień szkieletowy. Te włókna mięśniowe różnią się nie tylko tym, że jeżeli jest ich więcej, to jeden mięsień regeneruje, drugi nie regeneruje tylko na przykład, co jest bardzo paradoksalne, włókna mięśniowe szybko kurczące się czyli te, które e, jakby. Te włókna mają o wiele więcej komórek satelitowych, może e, mają o wiele mniej komórek satelitowych, niż te wolno kurczące się. Tak? Czyli komórki satelitowe są niezbędne do tego, aby proces regeneracji przebiegał prawidłowo, ale wcale musi być ich bardzo dużo. To zależy od tego, jak mogą intensywnie się dzielić, ale również od tego, jak przebiega unerwienie mięśnia, unaczynienie. Jaka jest obecność różnych enzymów, które odpowiadają za powiedzmy, czyszczenie i przygotowanie macierzy zewnątrzkomórkowej do tego, aby powstało nowe włókno mięśniowe? Mamy również kilka powiedzmy, zaburzeń, czy, czy nawet niezaburzeń związanych z wzrostem, regeneracją mięśni, o których chciałabym Państwu powiedzieć, tak żebyście go mieli w pamięci. Między innymi ten, ten obrazek, który przedstawia hipertrofię. Hipertrofia to jest przerost mięśni, który może być spowodowany zwiększeniem, który jest zazwyczaj spowodowany zwiększeniem rozmiarów włókien mięśniowych. Te, to zwiększenie rozmiarów włókien mięśniowych może wynikać z tego, że w mięśniu jest więcej miofibryli, co daje większą siłę, albo więcej sarkoplazmy, co nie daje żadnej siły, bo jest to po prostu cytoplazma, czyli nic tam ciekawego, jeśli chodzi o skurcz, nie ma. Hipertrofia czy też przerost mięśni może być związany również z hiperplazją. Hiperplazja to zwiększenie liczby włókien mięśniowych. To jest niezwykle rzadkie zjawisko. Ta liczba włókien mięśniowych jest bardzo stała. To jest tak, że bardzo niewiele ich przybywa w naszym życiu i zazwyczaj jest to związane z jakimiś chorobowymi procesami. Za to, żebyśmy nadmiernie naszej tkanki mięśniowej nie rozwijali, e, odpowiada miostatyna, która została odkryta w 1997 roku. Jest negatywnym regulatorem masy mięśniowej, czyli pilnuje tego, żeby e, nasze mięśnie nadmiernie się nie rozrosły. A e, efektem mutacji w genie, który koduje miostatynę. Mjostatynę są na przykład e, ogromne myszy, Mighty Mice, które mają przynajmniej dwa razy więcej tkanki mięśniowej niż myszy kontrolne. Podobnie jest w przypadku bydła rasy Belgian Blue. Psów e, zdarzają się też takie e, mutacje u ludzi. Jest kilka e, czy kilkanaście przypadków na świecie e, osób, które mają mutacje w miostatynie. Między innymi bardzo znany kulturysta, którego nazwiska, przepraszam, ale nie pomnę i nie zapisałam, oraz całkiem z kilkunastoletni chłopiec I jeszcze, i jeszcze kilku. Widzicie, to było zdjęcie wykonane parę lat temu. To jest, bardzo, to jest naprawdę dziecko, które ma muskulaturę dorosłego, dorosłego mężczyzny, a nawet trochę więcej. Myślę, że nie do końca. O to chodziło. Całkowitym przeciwieństwem przerostu mięśni szkieletowych jest atrofia, czyli zmniejszenie masy mięśniowej, które prowadzi do ich osłabienia i utraty funkcji. Może wynikać z zaburzenia równowagi w syntezie i degradacji białek, może być związane z wieloma chorobami na przykład dystrofiami, ale występuje również w takich chorobach, które wyniszczają organizm jak choroby nowotworowe. No dobrze, to po tym przy długim, przy długim wstępie, ale myślę, że nie aż tak bardzo nudnym. Co trzeba zrobić, żeby przygotować, przygotować mięso z probówki? Trzeba mieć laboratorium. To jest zdjęcie z tutaj z laboratorium, które mieści się na drugim piętrze, w budynku C, przy którym zazwyczaj, to jest komora z laminarnym przepływem powietrza, przy której zazwyczaj pracuje. Znajdują się w niej różne przydatne do hodowli komórek rzeczy: pożywki, tutaj takie czerwone płyny w plastikowych butelkach, probówki, naczynia do hodowli komórek, pipetu z pipety to wszystko jest sterylne, tak aby nie. Zakazić hodowli. Dlatego, że pożywka, którą stosujemy do hodowli komórek, jest również fantastyczną pożywką do hodowli grzybów, do hodowli bakterii, drożdży i innych organizmów, których nie chciałabym obserwować na co dzień w swoim, w swoim laboratorium. Więc potrzebujemy, potrzebne jest laboratorium. Laboratorium, w którym został przygotowany pierwszy hamburger, wyglądało zupełnie inaczej. Było o wiele, wiele większe. Było tam o wiele, wiele więcej wstawionego sprzętu, ale powiedzmy, że co do zasady, mniej więcej tak to, tak to powinno wyglądać. Żeby przygotować hamburgera, trzeba mieć człowieka z wizją. I takim człowiekiem był, czy jest Mark Post, ponieważ on cały czas, cały czas pracuje nad mięsem z probówki i. Powiedzmy, że ten ogromny szum medialny, który, który przy okazji powstania tego hamburgera był, jest związany z tym, i Mark Post tego nie ukrywa, jest związany z tym, że na to potrzeba ogromnych funduszy. I Taki rozgłos i medialna popularność sprawia, że łatwiej fundusze pozyskać. No więc mamy człowieka, mamy laboratorium, człowieka z wizją. Potem trzeba mieć przynajmniej ten milion złotych, czyli potrzebujemy sponsorów. W tym przypadku jeden chyba z założycieli firmy Google się do tego dołożył i mógł powstawać hamburger. Następnie potrzebni są dawcy komórek. W tym przypadku były to, były to krowy dwóch raz, pokazywana już wcześniej przeze mnie krowa rasy Belgian Blue oraz Blondynka. W każdym razie takie krowy posłużyły jako dawcy komórek do tego, aby powstał, powstał hamburger, tak zwany postburger. Tak jest nazywany w różnych publikacjach. No i laboratorium. I teraz. Z biopsji, która została pobrana z mięśnia takiej krowy, trzeba uzyskać komórki, czyli potrzebujemy sprzętów i różnych innych rzeczy, które posłużą do uzyskania komórek, czyli na przykład nożyczek, skalpeli, penset, kolagenazy, proteazy, trypsyny, które służą do trawienia tkanki mięśniowej, tak aby uwolnić komórki satelitowe od... Od włókien mięśniowych. Oprócz tego, potrzebna jest pożywka do hodowli tych komórek, ponieważ trzeba ich uzyskać naprawdę dużo, aby można było zrobić, aby można było przygotować hamburgera. Takie pożywki zawierają sole nieorganiczne, węglowodany, aminokwasy, witaminy, lipidy, kwasy tłuszczowe, peptydy i proteiny które są wszystkie. Zawieszone, nazwijmy to tak, rozpuszczone w zbuforowanym roztworze soli fizjologicznej czyli w skrócie PBS-ie. Do hodowli komórek, które posłużyły do przygotowania hamburgera, trzeba było zastosować również surowice, jak do hodowli większości komórek. Ta surowica pochodziła z krwi bydlęcej czyli z krwi krowy po prostu. Nie wygląda to zbyt smacznie już w tym momencie, moim zdaniem, zwłaszcza, że Mark Post musiał jej zastosować aż 30% w tej pożywce, czyli bardzo, bardzo dużo to jest jedno z ograniczeń w przygotowywaniu mięsa z probówki dlatego że jest to potencjalne zagrożenie epidemiologiczne i myślę że nikt by się nie zdecydował na kupienie w sklepie mięsa które zostało przygotowane przy pomocy takiej surowicy no ale powiedzmy powiedzmy że jest to eksperyment naukowy który ma posłużyć propagacji czy Temu aby uzyskać fundusze na kolejne badania. Po wyizolowaniu tych komórek z mięśni krowy, hodowano je przez 7, 8 tygodni. To jest bardzo długo, ponieważ trzeba ich było uzyskać bardzo dużo, więc trzeba było bardzo długo je hodować. One nie dzielą się jakoś bardzo, bardzo szybko. To są komórki, które mają stosunkowo wolno przebiegający cykl komórkowy. Hodowano je tak długo aż. Doprowadzono do tego, że uzyskano 50 podwojeń populacji. Następnie podzielono te komórki na porcje po 1,5 miliona, które zostały umieszczone w kolejnych naczyniach hodowlanych. Te komórki były już były przeniesione do kolejnego naczynia hodowlanego po to, aby zaindukować ich różnicowanie. Czyli najpierw naukowcy utrzymywali je w takim stanie, żeby ciągle się dzieliły, aż do momentu, gdy uzyskają ich bardzo dużo. Następnie podzielili je właśnie na takie porcje i przenieśli do nowych naczyń hodowlanych po to, aby rozpocząć ich różnicowanie, tak aby utworzyły miotuby, z których później ma powstać hamburger. I ta hodowla była prowadzona na matriżelu. Pokazywałam Państwu wcześniej hodowlę komórek przestrzenne tutaj, może nie była to przestrzenna hodowla, ale zastosowano matriżel, który, który wspomaga różnicowanie, ułatwia adhezję komórek do naczyń hodowlanych. Matriżel, musicie Państwo wiedzieć, to jest kolejne ograniczenie, jeśli chodzi o... Zastosowań, czy sprzedawanie takiego mięsa w sklepie, ponieważ jest uzyskiwany z takich komórek nowotworowych Engel, Breta, Holma, Swarma. To są takie komórki, które produkują ogromną ilość macierzy zewnątrzkomórkowej. Bardzo, bardzo dużo w tej macierzy znajdują się różne białka, które, które budują macierz, czyli kolageny, fibronektyna i wiele, wiele innych, ale również czynniki, czynniki wzrostu, które przydają się do proliferacji. Czy do różnicowania. Więc nie wiem, czy zdecydowałabym się na takie mięso, które było hodowane na matriżelu, ale może po usmarzeniu, kto wie. I oprócz tego, że były hodowane na matriżelu, to jeszcze były, te komórki, były tak hodowane, aby tworzyły taki pierścień dookoła. dookoła Dookoła takiego kawałka agaru, tak? czyli kawałka takiego kolejnego żelu, który powiedzmy, że jest dosyć obojętny w tym przypadku i nie brzydzi mnie ani trochę. Natomiast chodziło o to, aby zaindukować, powiedzmy, trochę bardziej dojrzałe różnicowanie niż po prostu w miotuby. Oprócz tego traktowano jeszcze te komórki impulsami elektrycznymi, które wspomagały, które wspomagały różnicowanie. Ale ponieważ Mark Post nie pokazał żadnych zdjęć z barwienia histologicznego, ani żadnych innych zdjęć na przykład z mikroskopu elektronowego, aby udowodnić nam, że są to włókna mięśniowe. Myślę, że nie udało mu się ich uzyskać i dlatego ich nie pokazuję. No więc po kolejnych trzech tygodniach, po kolejnych trzech tygodniach hodowli takie pierścienie tkanki, czyli pierścienie miotu, były zbierane z hodowli i Hamburger prawie, że gotowy. Nie wyglądało to tak, nie pokazali nam e, twórcy tego hamburgera, e, jak wyglądało to mięso od samego początku, dlatego że ono zostało tutaj zabarwione. Takie mięso w hodowli nie ma koloru, jest białe. To jest, tak, są takie białe, właściwie półprzezroczyste w niektórych momentach komórki, więc one zostały tutaj dobarwione, tak żeby wyglądały trochę lepiej. Oprócz tego, pierwszy hamburger został wzbogacony o Tkankę tłuszczową, czyli komórki, które były hodowane osobno w innej hodowli, zostały doprawione solą i pieprzem, i z tego co pamiętam, to również okruchami chleba. Nie do końca wiem po co, ale być może kotlet, kotlet trzeba było trochę wzbogacić. I następnie, widzicie tutaj widać, jak Mark Post ze swoim asystentem zbierają te fragmenty, te jakby pierścienie tkanki, które później utworzą hamburgera. Do utworzenia pierwszego hamburgera chyba wykorzystano 10 tysięcy takich pasków mięsa. Wyobraźcie sobie Państwo, jak wiele trzeba było inkubatorów, jak wiele trzeba było miejsca w laboratorium, aby wyhodować 10 tysięcy takich, takich pierścieni, co dało mniej więcej 85 gramów Mięsa. I teraz właśnie wizualizacja tego, która to jest tak przedstawia ten proces powstawania, proces powstawania mięsa in vitro. przedstawia Mark Post, a właściwie można znaleźć taki film na jego stronie stronie internetowej. Widzieliście Państwo pobranie biopsji. Teraz mamy przeniesienie komórek do naczynia hodowlanego. Tutaj mamy tkankę tłuszczową, mamy, mamy mięśnie, które później są hodowane in vitro. Tak, piękna hodowla. Mhm. Intensywnie się dzielą na szalkach. Bardzo, bardzo dużo ich jest, żeby utworzyć jeden... Jeden kotlet różnicują, widzicie, tworzą tutaj miotuby, które mają 30 mm długości. One są hodowane dookoła tego e, pierścienia, czy też dookoła takiego e, e, fragmentu żelu zagaru, po to aby wywołać naprężenie, które będzie indukowało lepsze e, różnicowanie tych komórek i następnie z takich e, no ja bym tego nie nazwała jednak tkanką mięśniową, ale że z takich kawałków powstał, powstał hamburger. Dobrze, więc no to jest dalszy etap przygotowania, to są dalsze etapy przygotowania, przygotowania tego hamburgera. On został, jak już wspomniałam, lekko doprawiony, ale nie za bardzo. Następnie przez wielkiego, przez wielkiego kucharza którego nazwiska również przepraszam, nie pamiętam, ale to chyba nie jest najistotniejsze w, tym, w tej kwestii. Został pięknie usmażony i włożony pomiędzy dwa kawałki bułki i następnie skonsumowany. I teraz, żeby przygotować takiego, takiego hamburgera, potrzeba było bardzo, bardzo wiele komórek. Widzicie tutaj Państwo mnie przygotowującą się do kursu hodowli komórek dla trochę bardziej zaawansowanych badaczy. Na takiej jednej butelce mieści się około 10 milionów, 10 milionów sztuk komórek. 10 milionów komórek, tutaj jest ich trochę więcej. Takie komórki, które hodujemy in vitro, mogą posłużyć do wspomagania regeneracji mięśni, do tego, aby ten mięsień odtworzyć i i naprawić. Nie wszystkie, nie wszystkie procesy, które zachodzą w mięśniach szkieletowych można, można usprawnić, ale niektóre tak właśnie za pomocą komórek macierzystych. No więc te 10 milionów, ja nie wiem czy tam 13 czy 14 tych butelek, więc całkiem sporo tych komórek. Myślę, że może aż takiego hamburgera nie udałoby mi się uzyskać z tego, co tam wyhodowałam, ale, ale kto wie. Mark Post twierdzi, że hodowla mięsa in vitro, czy hodowla komórek, z, którego można, z których można uzyskać mięso, może być w przyszłości rozwiązaniem problemów wyżywienia ludzkości. Myślę, że jeszcze, jeszcze bardzo daleko do tego, biorąc pod uwagę, że pierwszy hamburger kosztował ponad milion złotych. Więc trudno twierdzić o rozwiązaniu problemów ludzkości, kiedy jedna sztuka kosztuje aż tak bardzo dużo. Mark postwierdzi również, że hamburgery, czy też mięso, które będzie uzyskiwane in vitro, będzie chroniło środowisko. Być może tak, jeżeli uda się ten proces tak, poprawić, że będzie przebiegał szybko, że będzie tani, że będzie wydajny, to być może rzeczywiście można będzie zredukować hodowlę bydła i hodowlę innych zwierząt, innych zwierząt nazwijmy je gospodarskimi, które służą nam do tego, aby przygotowywać posiłki, posiłki z mięsa. Więc hamburger wyglądał tak, i pierwsi, którzy go, którzy go zjedli, twierdzili, że Mięso mogłoby być bardziej miękkie, lepiej posolone i popieprzone, ale konsystencja jest dobra. Czyli w sumie nie tak źle. Trochę pewnie za mało tej tkanki tłuszczowej zostało do niego dodane. Jest chude. W trakcie jedzenia ma się wrażenie, jakby gryzło się prawdziwy hamburgerów, czyli też nie najgorzej. Jest mało soczysty i brakuje w nim tłuszczu. No cóż, czyli jeszcze parę e, pewnie e, hamburgerów przed, e, przed Markiem Postem, zanim, e, zanim uda mu się zadowolić, e, zadowolić wszystkich, ale życzymy mu powodzenia. Dziękuję bardzo.